Cześć wszystkim z tej strony, Kasia. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na taki mały test produktu, który niedawno sobie zakupiłam. Tak bardzo mi się spodobał, że pomyślałam, że zrobię dla Was takie porównanie, ponieważ efekt tego lakieru właściwie, bo jest to lakier, jest bardzo podobny do Wing of Stella, który też sobie zakupiłam. No, dziewczyny bardzo zachwalały, zwłaszcza Asia, więc postanowiłam, że sobie też zafunduję i zobaczę. No, efekt jest naprawdę bardzo fajny. Natomiast wcześniej troszkę kupiłam sobie ten właśnie lakier. Chameleon on się nazywa, z firmy Pentard. I powiem Wam, że naprawdę efekt jest bardzo, bardzo zbliżony do tego, który daje nam Wing of Stella. Przy czym opakowanie oczywiście jest o wiele większe, bo 50 ml w porównaniu z takim pisakiem, to wiadomo, że jest tego płynu o wiele więcej. Jak zauważyliście tutaj na dnie, nie wiem, czy to widać dobrze, osadza się taki mieniący się pyłek, skrzy się po prostu tak jak śnieg, no taki brokat, ale nie jakiś tam holograficzny, tylko naprawdę bardzo ładny odcień, taki perłowy, bym powiedziała. I problemem jedynym w tym lakierze jest to, że trzeba go bardzo dobrze wymieszać, zanim się go użyje. Oczywiście nakłada się go pędzelkiem. I zaraz sobie to zrobimy, porównamy sobie po prostu te dwa produkty, żebyście wiedzieli, jaki efekt mniej więcej. Ja sobie dodatkowo tutaj wyrzuciłam takie kuleczki, które się zawsze takie przezroczyste daje na dno, żeby się produkt dobrze wymieszał. On musi, ten pyłek, się zmieszać z tym lakierem. Lakier oczywiście jest bezbarwny i w zasadzie bezzapachowy, nie jest to żaden śmierdzący produkt. On zazwyczaj jest używany w dekupażu, ale ja sobie pomyślałam, że wezmę go na próbę i zobaczę, co z tego będzie. I naprawdę jestem zadowolona. Powiem Wam, że cena w porównaniu z Wing of Stella jest o wiele mniejsza. Powiedziałabym, że nawet o przeszło połowę, bo ten lakier chyba kosztował gdzieś około 12 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Także jeżeli lubicie, jeżeli na waszych pracach się świeci, mieni, chcecie nadać jakiś tam drobnemu elementowi czy większemu połysku, jakiegoś takiego błyszczenia, mienienia się, można tak powiedzieć, coś, co będzie się ładnie, ładnie mieniło, to ja wam bardzo serdecznie polecam ten lakier Chameleon. Tutaj sobie spróbowałam właśnie na takich, wiecie, zwykłych kluczykach i na różnych takich elementach, żebyście wiedzieli, że na różnych materiałach ten lakier zachowuje się tak samo, czy na papierze, czy na elementach z masy takiej piankowej, czy na metalu, czy też na foamiranie, jak zaraz zobaczycie. No, po prostu na każdy materiał, który my właściwie w scrapbookingu używamy, to możemy sobie go nanieść. Także nawet na kalce, zobaczcie, ja tutaj nawet przygotowałam. Tutaj tak mniej więcej widać, jak się to błyszczy. A kalka, wiadomo, jest matowa, także bardzo ładnie to wygląda. Sobie za chwilę tutaj go tak wymieszam dobrze. Tutaj możecie zobaczyć, dla porównania mam takie dwa elementy, na które naniosłam sobie. O, tu jest taki biały. I dla mnie to jest, słuchajcie, o tyle dobre, że nie wiem, czy mi tu dobrze ostrość złapie, ale mam nadzieję, że tak. Że ja zauważyłam, że mi ta moja masa
żółknie. Nie wiem, wyciskam te foremki i po jakimś czasie po prostu widzę. Mam nadzieję, że wy widzicie to błyszczenie. Ta różyczka jest dodatkowo jeszcze pokryta farbą akrylową, taką Decor Paint, też z Pentartu. Ona jest matowa, także dodatkowo tutaj przejechałam pędzelkiem właśnie tym lakierem i jest teraz taka ładna, błyszcząca. No i te właśnie pożółkłe moje elementy z masy, spokojnie, zobaczcie, już wyglądają ładnie, powleczone tylko tym właśnie chameleon lakierem, lakierem chameleon. Dobra, to my sobie teraz weźmiemy takie dwie foremki, tu dla porównania. Wezmę sobie teraz, popatrzymy sobie na dno, czy ten lakier się wymieszał już z tym pyłkiem. Jeżeli tak, to oczywiście sobie odkręcamy i możemy przystąpić do, nawet z tej nakrętki, słuchajcie, taki drobny, on nie musi być w jakiejś masakrytycznej ilości nakładany. Wystarczy troszkę, to też zależy, jaki chcemy efekt uzyskać, prawda? Bo możemy poczekać, aż pierwsza ta warstwa wyschnie i nakładać kolejne warstwy. Wtedy to błyszczenie będzie oczywiście większe. A jeżeli chcemy, żeby tylko tak delikatnie się błyszczyło, to jak najbardziej jedna warstwa wystarczy. Ponieważ jest to lakier, to on się troszeczkę klei. Ale to jest jedyna taka uwaga, jeżeli będziemy po prostu te elementy dotykać, prawda, rękami. Potem on schodzi łatwo, można go umyć, bo to jest lakier na bazie wody, także nie ma żadnego z tym problemu. I teraz sobie wezmę Wing of Stella i przejadę sobie tutaj. Żeby wam pokazać. Oczywiście taka jakby łatwość w używaniu, wygoda przemawia bardziej za kupnem tego pędzelka, prawda? Bo jest to w formie takiego jakby właśnie długopisu, pędzelka, no, który pozwala nam szybko jakby i z jakąś taką prostotą użyć go. O, dobra, i mamy to. Także widzicie, że ja nie mówię, że efekt jest identyczny, ale powiedzmy, że jest podobny, nawet powiedziałabym, że przy tym lakierze bardziej chowa się, przybliżę troszeczkę i mam nadzieję, że mój aparat złapie ostrość. Może powinnam dać jakiś papier. Czekajcie. O, może tak będzie łatwiej. Z tej strony tutaj jest Wing of Stella, a tutaj jest ten chameleon lakier. Myślę, że naprawdę efekt jest bardzo, bardzo podobny. A produkty cenią się, różnią się ceną przede wszystkim, no i pojemnością, prawda? Także jeżeli ktoś nie jest, nie stać go albo nie chce na razie na początek wydawać tyle pieniędzy na Wing of Stella, to ja serdecznie polecam właśnie ten lakier z firmy Pentart. Nie wiem, czy wcześniej mówiłam, ale widzę, że jakby Wing of Stella nie pokryła mi tej foremki z masy, nie foremki, tylko tego elementu z masy i nie zakryła tej żółci, natomiast ten lakier tak, zrobił się taki po prostu biały i błyszczący. Może mam nadzieję, że widać ten efekt, bo tu słońce co chwilę zachodzi, wschodzi i nie wiadomo,
Nie widzę tego po prostu, czy jak to tam wygląda. Ale mam nadzieję, że widać. Także widzicie, jak to wygląda na foremce z masy. Jeżeli przykryjecie dany element jeszcze dodatkowo farbą akrylową, no to ten efekt będzie mocniejszy, bo będzie i gładki, i bardziej błyszczący. Natomiast na pewno trzeba troszkę dłużej odczekać, poczekać na to, aż ten lakier wyschnie, chyba bardziej niż Wing of Stella, prawda? Tu mamy jakby efekt, powiedzmy, natychmiastowy. A tu jeszcze troszkę musimy poczekać, także zobaczcie, ja sobie tutaj nałożę troszkę tego na taką papierową serwetkę, która mi tam gdzieś została jeszcze. Nie wiem. O, widzicie? Natomiast tutaj postaram się Wam mniej więcej pokazać, że naprawdę różnica jest no niewielka tak naprawdę. No. Ja generalnie powiem Wam, że ja nie widzę żadnej. Więc wnioski pozostawiam Wam. Znaczy ja... A tak jakby Wing of Stella ma inny troszeczkę odcień. Błyszczenie jest to same, a odcień jest jakby troszkę bardziej ekri. A tutaj jest jakby bardziej biały, prawda? Taki jaśniejszy. Tak to mniej więcej widać na serwetce. I jeszcze, gdybyśmy na przykład chcieli ten piękny kwiatek, który zrobiła Asia Szulik, dodatkowo jeszcze nabłyszczyć na przykład. Bo lubimy, jak się błyszczy, tak? O. To w ten sposób zachowuje się ten lakier na foamiranie. Ja jeszcze nie próbowałam w ogóle nakładać Wing of Stella na foamiran. Oj, zawinąłem się tutaj. Nie wiem, jak on się będzie zachowywał, ale zaraz zobaczymy. Możemy dać troszeczkę więcej. O, i tak to mniej więcej wygląda. Uważam, że całkiem fajnie. Takie delikatne, delikatne nabłyszczenie. No i troszeczkę musimy odczekać, wiadomo. Dlatego tym lakierem najlepiej wykańczać pracę, czyli efekt taki zostawić sobie na sam koniec, żeby coś tam gdzieś tam nabłyszczyć, powtykać po prostu ten nabłyszczający lakier. A tutaj będziemy przejeżdżać Wing of Stella. No całkiem fajnie się też nakłada. Nie mówię, że nie. Tak jak mówię, no wygoda jest z tym pędzelkiem, bo jakby gotowy jest do użycia. Nic nie musimy później myć. To prawda. Ponieważ ten pędzelek no, trzeba będzie umyć, żeby on nie posklejał się. No i teraz zaszło mi troszkę słońce, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi Wam zobaczyć, że to również pięknie się mieni i całkiem porównywalnie z tym, prawda? Ja nie mówię, że to jest jakieś takie super nabłyszczenie, mega brokat. Tu chodzi o to, żeby delikatnie podkreślić jakieś tam elementy błyszczące. Tutaj mamy na przykład na takim małym narożniczku nałożony też ten właśnie lakier Chameleon. I efekt też bardzo mi się podoba. Oczywiście w bardziej sztucznym świetle bardziej będzie się to błyszczyło. Tutaj także mam na zwykłym takim elemencie papierowym, bodajże z kompletu z Empiku takiego, takie wycinanki były. Także widzicie, jak ładnie
się to prezentuje. Oczywiście możemy sobie też nabłyszczyć tym lakierem zwykłe papierowe kwiatki, czy nawet z pręcikami, albo same pręciki, tak samo. On się świetnie trzyma każdej właściwie powierzchni i nie schodzi po wyschnięciu, to też jest ważne, żeby po prostu praca nas nie brudziła, nie brudziła naszych rąk później. Tak jak ja miałam z tą mgiełką z 13 Arts. Tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać, nie wiem czy pokazywałam już, czy nie, a chyba tak, te błyszczące listeczki, one też zostały właśnie tym lakierem powleczone. Uważam, że efekt jest naprawdę super. Jeżeli dodamy później to do jakiejś pracy, w której mamy kwiaty, to robi bardzo ładne wrażenie. Ja sobie tak zrobiłam na jednym tagu, który zgłosiłam na wyzwanie, także możecie tam na moim fanpage'u zobaczyć. A ja jeszcze chciałam Wam pokazać takie dwa inne preparaty, które też kupiłam razem z tym właśnie lakierem. To jest też z firmy Pentart. Tutaj taka pasta do mix mediów. Velvet pasta. Też perłowa. I to też jest perłowa, ale akrylowa. Generalnie są to naprawdę produkty używane w dekupażu, ale ja ze względu na ich świecenie generalnie je kupiłam. I tutaj jedynie mogę Wam pokazać taką różnicę na tych elementach z masy, że ta pasta barwi na kolor perłowy, ale taki jakby szaro-perłowy, matowy. O, a ta jest bardziej perłowa, błyszcząca. I to od razu widać też, jak spojrzymy na dno tych pojemniczków, to tutaj jest bardziej taki, bym powiedziała, srebrzysty, a tutaj jest taki po prostu biała perła, która ładnie wygląda, też ładnie się świeci, ale to są, tak jak mówię, kolory perłowe, nie błyszczące, tak jak tamten lakier, taki mieniący się, tylko po prostu kolory perłowe. Także jeżeli mielibyście jakieś pytania odnośnie tego filmiku, sprawdzę tylko. I ta masa nam już, znaczy nie masa, tylko ten lakier nam już wysechł. Przez ten moment, kiedy mówiłam o czymś innym. Także tyle trzeba odczekać, żeby ten lakier był suchy na jakimś elemencie. Także serdecznie Wam polecam, zwłaszcza, że tak jak mówię, no plusem tego lakieru Chameleon jest to, że jest po prostu tańszy i jest go o wiele więcej. Naprawdę uważam, że taki słoiczek, taka buteleczka starczy mi na naprawdę bardzo dużo. Zwłaszcza, że ja nie potrzebuję takiego mega błyszczącego efektu. Tylko po prostu delikatne, taka mgiełka mieniąca się i tyle. Także to jest taka alternatywa dla tych, którzy na razie nie chcą inwestować w Wing of Stella. A ja po prostu tak bardzo subiektywnie przedstawiłam Wam moją opinię na temat, powiedzmy, takiego możliwego zamiennika do tego pędzelka nabłyszczającego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Na razie, pa, pa.